Przemysław Gawin. Krystian Bank. A to kolejny odcinek na gorąco. Dzisiaj Bytowia przegrywa 1-0 z Wisłą Puławy. W pierwszej połowie podsumowaniem była nuda, w drugiej też niewiele więcej się działo, no ale Wisła zdobyła tylko gola i wywozi 3 punkty. No była skuteczna, to trzeba jej przyznać, bo tak naprawdę mieli tę jedną akcję do tamtego momentu, taką klarowną, z której cokolwiek by mogło wynikać i ją wykorzystali po prostu. Sytuacja taka w podstawowym fragmencie gry, po prostu wykorzystali rzut rożny, też nie do końca widzieliśmy, że ta piłka całkowicie przekroczyła linię bramkową, ale chyba tak, chyba sędzia z tego szczególnie boczny, liniowy to widział. Nie mamy jeszcze technologii goal line, więc... Tak, także nie ma też tych sędziów tak zwanych zabramkowych, jak są na przykład w Lidze Mistrzów, także no... Pewnie piłka przekroczyła linię, także no nie ma co tego dywagować, sędzia wskazał, że gol był, także... No po prostu Wisła dzisiaj wywozi 3 punkty z Bytowa i te punkty jak jadą do Puław, tam one są bardzo potrzebne, no nie powiem, że Bytowie nie są, ale tam oni walczą o utrzymanie na ten moment po zimowej na miejscu barażowym tak naprawdę, także no bardzo cenne punkty dzisiaj zdobyli, a Bytowie, tak jak trener Kowalski zresztą powiedział, bardzo ważne, bardzo cenne punkty na konferencji prasowej, tak powiedział, że właśnie bardzo cenne punkty Bytowia z Bytowa odjechały. Pytałem się trenera Kawarskiego, pytałem się Łukasza Wrula, czy ten mecz był podobny do tego ze Zniczym Pruszków. No bo ta sytuacja troszeczkę podobna. Łukasz Wrula mówi, że nie, że chyba graliśmy może jeszcze i gorzej. A trener Kawarski mówi, że w drugiej połowie graliśmy lepiej, no, że dominowaliśmy. No ja tak trochę aż tak tego nie widziałem jak trener Tomasz Kawarski, bo z opinii trenera Kawarskiego można byłoby wywnioskować, że no nie wiem, graliśmy wręcz kapitalną piłkę po przerwie dzisiaj, a ja tego tak nie widziałem. No to, chociaż oczywiście było lepiej niż przed przerwą. No na pewno było lepiej niż przed przerwą, bo przed przerwą no trudno, żeby było gorzej jak przed przerwą, bo tam się nic nie działo. Tak naprawdę no to wobec, na przykład, jeżeli by to brać pod uwagę w takiej kwestii, że porównywać pierwszą i drugą połowę, no to wtedy Bytowia grała naprawdę dobrą piłkę w drugiej połowie. Ale zgodzi jeżeli... się z scenerem, że po przerwie oglądaliśmy taką Bytowię, jaką chcieliśmy zaprezentować kibicom? No nie do końca, ja bym tak powiedział, ja nie widziałem Bytowi, która mnie by się podobała już od października mniej więcej. Listopad to też nie były najlepsze mecze w wykonaniu najgorsze chyba, no. Bytowi, także no już kilka miesięcy czekam na tę Bytowię dobrą, która by zdominowała, jak ten Kafelski mówi, rywala, bo dzisiaj no, Bytowia, to chyba za duże słowo jest, żeby powiedzieć, że zdominowała Wisłę Puławy. Bytowia miała akcję. Ale też nie były klarowne, poza okazją Klichowicza z jednych z ostatnich minut. No tak, no i gdyby to były takie akcje, że Bytowia po prostu by zamykała cały czas Wisłę Puławy na własnej połowie, to można byłoby mówić o dominacji. Natomiast aż tak dużego słowa bym nie użył, bo Bytowia może była lepsza. Nawet może na pewno była lepsza w tych do momentu strzelenia gola przez Wisłę Puławy, ale mimo wszystko no jednak dominować no to chyba nie dominowała jednak. Aż 5 obcokrajowców dzisiaj w pierwszej jedenastce Bytowi. Jeden bardzo szybko szedł, Omar Monterde. Za niego Robert Mandrysz. To chyba była dobra zmiana, bo Mandi dał taką jakość w środku pola, no powiedzmy do tej straconej bramki, bo potem ta gra już wyglądała inaczej. No i wydaje się, że to była dobra zmiana, chociaż no Omar może nie grał jakoś źle, ale no, chyba na tej pozycji takiego, nie wiem, podwieszonego zawodnika też najlepiej się nie prezentował. Myślę, że Omar by się lepiej może prezentował, jakby grał na lewej stronie całkowicie, a nie, że on tam się zamieniał z Jakubem Wilkiem. Też no nic wielkiego dzisiaj Omar nie pokazał, no wystąpił tylko w tej jednej gorszej połowie, także no trudno, żeby cokolwiek wielkiego pokazał. Co do reszty obcokrajowców, Frank Gonzalez pozytywny raczej występ tam, to chyba on podał do Klichowicza w tej sytuacji, kiedy ten... No to wyszedł... też strzelił bramkę, prawda? Tak, także no na pewno... Pozytywny był za nim ten jego występ. Kilka miał strat, takich prostych, niepotrzebne nieraz jakieś straty i to mogło być takie nieco na minus, ale ogólnie podania i całokształt bym ocenił na plus. Lukas Bielak, niedokładność u niego, na pewno niedokładność. Chociaż w drugiej połowie też zdarzyło mu się wybronić tak sytuację, chyba kiedy Idzik wchodził w pole karne z lewej strony, tutaj za nami była taka sytuacja właśnie. No i tam też ładnie zainterweniował. Podobnie Martin, podobna ocena jakbym powiedział jak właśnie Lukasa Bielaka. Omar jedna połowa, także no tutaj nie ma co komentować, bo niewiele pokazał. Tak, no i właśnie Allen Ploy. No trudno powiedzieć właściwie, bo on dużo takich fauli nawet miał dzisiaj.
Za bardzo się chyba też cofał momentami, nawet to chyba w rewelacji radiowej mówiłeś, że Allen powinien właśnie zagrać bardziej z przodu, bo tam kogoś właśnie brakowało takiego i właśnie to powinien chyba to być Allen, no bo on jednak z tą dziewiątką gra, powinien być tym napastnikiem, zastępcą Surdykowskiego, który zawsze w takich miejscach się znajdował, a dzisiaj Allena tam brakowało i nie było. Nie było kogo, bo nie miał kto zamykać tych akcji po prostu. Zgodzisz się z takimi ocenami tych zawodników? Zgodzę się, ale jednego zawodnika wyróżnię, bo chyba niedługo założę fanklub Łukasza Wróbla. No bo to był dzisiaj taki zawodnik, który po raz kolejny pokazał się, myślę, z dobrej strony, no bo no co by nie było, no Łukasz Wróbel na pewno walczył, tego nigdy mu się nie odmówi, no i po raz kolejny to on chyba był główną siłą ofensywną. No tak, no strzelał bardzo dużo dzisiaj. Chyba oddał najwięcej strzałów spośród zawodników Bytowi. Gdzieś ta piłka go czasami, można powiedzieć, szukała w tym polu karnym. Nawet także... strzał ze stansu, nie wiem, 35 metrów, Łukasz Wróbel decyduje się na uderzenie i wielkie kłopoty miał Andrzej Witan. Widocznie chciał gonić Patejuka, który dzisiaj też strzelił gola. Bardzo się dziwiłem, że Patejuk nie wystąpił w pierwszym składzie w tym spotkaniu. No tak, może właśnie na to liczył trener, ale naprawdę to było lekkie zdziwienie z mojej strony, w sensie Patejuka, natomiast no Wróbel dzisiaj zagrał solidny, dobry mecz, jak zawsze, po prostu on ma taki poziom, z którego nie schodzi i po prostu gra zawsze, albo zazwyczaj, no rzadko mu się zdarzają mecze słabe, poniżej jakiegoś takiego swojego poziomu i to jest na pewno zawodnik, który daje siłę, daje jakość, myślę. Tak sobie troszeczkę pozwalamy na śmiechy, jakieś chichy, ale sobie nie było. To ja wiem, że to jest dopiero pierwszy mecz rundy wiosennej, ale no dzisiaj Wisła Puławy, która była na miejscu barażowym. My mieliśmy 10 miejsce. Zobaczymy, jak jeszcze inne wyniki, no ale no to no nie wiem, na jakim pozycji będziemy po tej kolejce, no ale coraz bliżej tego dołu, no i to już jest no, coraz bardziej niebezpieczne. Smucą bardzo te wyniki, bo tak samo jak właśnie wspominałeś na konferencji prasowej, mecz ze Zliczem Pruszków, też zespół bardzo na bardzo podobnym miejscu jak Wisła Puławy, wtedy chyba jeden z ostatnich, albo prawie ostatni zespół w tabeli, kiedy graliśmy z nimi w listopadzie, porażka 1-0, ze 0-1, a tutaj znowu zespół 15 w tabeli, zespół z miejsca barażowego i porażka 0-1. No, aż ciśnie się na usta pytanie, no jak nie wygrywać i jak wygrywać, to... To z kim, prawda? No właśnie z kim. No, jak nie z nimi, to z kim. No bo teraz jedziemy do Legnicy, no to no, tam będzie dopiero chyba trudno. Nie, może tak jak Bytowia, może się mobilizuje bardziej na trudniejszych rywali. No nie wiem, no to dosyć dziwne by było. Ale nie jest tak, bo pamiętasz, w listopadzie jedynym meczem z takim, no poza Arką, no Arka to inna sprawa, ale ligowy. Mecz z takim wysokim klasy rywalem to był GKS Katowice. Wynik pamiętasz? 1-0 tak, dla nas. No wtedy i coś... Jakub Bąk wtedy zdobył bramkę, ale... Tak, no, no nie wiem, no ale z tymi Benjaminkami no to mamy bardzo słabe statystyki. No, jedno zwycięstwo ze Zniszczym Pruszków na inaugurację, niestety, koniec. Niestety tak, no ale no to ja nie wiem, no to jeżeli nie da się chyba grać o wysokie miejsca w tabeli, kiedy się no, przegrywa z zespołami z ostatnich miejscowych, no to zazwyczaj się jedzie, czy tam gra się takie mecze po to, żeby wygrać z tymi zespołami, szczególnie z mecz ze Zniszczem Pruszków, to tam byliśmy faworytem, a i tak przegraliśmy. No to ja naprawdę nie wiem, z kim Bytowia musi zagrać, żeby mecz wygrać, żeby się przełamać. To też brakuje napastników na pewno, bo też akcje są stwarzane. No może dzisiaj nie. No ale też było kilka. No jeżeli byłby ktoś taki, kto potrafiłby się odnaleźć w tym polu karnym, no to myślę, że można było z tych akcji wyciągnąć więcej, które dzisiaj mieliśmy, a tak naprawdę nie wyciągnęliśmy z nich nic. No Klichowicz miał tę sytuację. Kiedy no powinien strzelić gola, no nie oszukujmy się, tak naprawdę w tej sytuacji musiał paść gol. Wtedy byłby chociaż ten punkt cenny, gdzie my tak mało tych punktów zdobywamy. No cóż, no ja liczę po prostu, że z czasem będzie lepiej, no ale na razie no to na tę poprawę nie widzę. Czasu też nie ma dużo. Mieliśmy zaskoczyć w pierwszej kolejce, w pierwszych dwóch, no a w drugiej kolejce wiosny gramy z Miedzią Legnica, no to jest kandydat do awansu. Ale czy ty widzisz Bytowie z taką grą, że wygra za tydzień z Miedzią Legnica? No ja nie. Niekoniecznie to widzę, no będzie naprawdę bardzo trudno.
No ja szczerze powiem, że ja byłem zadowolony z remisu i to nawet bardzo w tym meczu. No ale oczywiście no, nie miałem szans, bo wiemy, że Bytofia potrafi się zaskakiwać i pozytywnie, i negatywnie jak dzisiaj. No ostatnio częściej zaskakuje negatywnie niż pozytywnie, no ale Bytofia może potrafi się właśnie mobilizować na tym mecze o większą stawkę. No tutaj taki właściwie mecz będzie o tę samą stawkę, także o 3 punkty, także nie wiem, może mobilizuje się bardziej na mecze z bardziej klasowymi rywalami niż na przykład Wisła Puławy czy z Niż Pruszków, także no zobaczymy, no ja na razie nie chcę tutaj czarnowróżyć, bo nie o to chodzi, to jest dopiero pierwsza kolejka na wiosnę, także no mam nadzieję na poprawę. No, czasami było widać przebłyski dobrej gry, czasami było widać, żeby Bytowia potrafi grać w piłkę, gdzieś tam czasami te akcje były, no ale było zdecydowanie za mało i chyba brakuje napastnika po prostu. Też moim zdaniem za dużo jest takich meczów, w których teoretycznie nie powinniśmy przegrać, a przegrywamy, prawda? No Wisła Puławy to nie jest tylko dzisiejszy mecz, to jest też trzecia kolejka rundy jesiennej. Sytuacja podobna, wygrywamy, no może nie podobna, ale wygrywaliśmy 1-0 i nagle przegrywamy 2-1. Dzisiaj też wydaje się, że w końcu ta bramka wpadnie dla Bytowi. No nawet wpadła właściwie. No nawet wpadła, prawda, ze spalonego frana, ale no nic też nie ma. No potem jest nicz, też niby nie jest tak źle, nie mamy prawa przegrać, a to już się robią 3 porażki. Tak, no dziwnie to zabrzmi, ale troszeczkę z niczego. No to jest niepokojące rozczarowanie, to chyba będzie najlepszy akcent tego dzisiejszego na gorąco. No niestety, Bytowia przegrywa z Wisłą Puławy na inaugurację wiosny 0-1.